wspólnie bezpieczni. Przede wszystkim ta informacja, która mówi o ataku hakerskim na ten szpital, wypłynęła wyłącznie w chwili obecnej z artykułów prasowych. Nie mamy dostępu do materiałów, które są w dyspozycji poszczególnych organów ścigania. Można jednak na bazie doświadczeń, które mamy już do tej pory, można spróbować ocenić, w czym był tak naprawdę problem. I jedną z myśli, która nam dosyć często przyświeca, jeżeli chodzi o tego rodzaju sytuacje, które również zdarzają się na terenie Polski, to mimo wszystko brak wystarczającej wiedzy, czasami również środków technicznych osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w danej jednostce. Bo przecież możemy dosyć skutecznie zaobserwować w mediach, iż tyczy się to zarówno szpitali, jak i szkół, być może instytucji państwowych. Doświadczenie uczy, że informatycy oraz poziom bezpieczeństwa, który zastaniemy w danej instytucji, jest po prostu niewystarczający. Jak można by było przeciwdziałać tego rodzaju zjawiskom? No przede wszystkim, mimo wszystko, podnieść świadomość pracowników z uwagi na zachowanie pewnego bezpieczeństwa. Tak jak już zostało powiedziane, nie otwieranie linków, nie przynoszenie własnych urządzeń, nie korzystanie z własnych zasobów za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, które są w obrębie naszej instytucji, bo to wszystko będzie bądź może spowodować, iż jakiś wirus końtrojański, malware przejdzie z naszej nawet prywatnej poczty w zasoby teleinformatyczne danej instytucji. I przeważnie tak się dzieje, że ta pierwsza wiadomość, która przychodzi, na przykład w wyniku otworzenia maila. Oczywiście można podejrzewać, iż część tych przypadków jest spowodowana tak zwanym atakiem ukierunkowanym. Będzie się działo to wtedy tak, kiedy cyberprzestępcy chcą koniecznie przełamać zabezpieczenia danej firmy, która ich w danym momencie interesuje, i prowadzą szeroki wachlarz rozpoznawczy ukierunkowany na stwierdzenie, jaka jest sytuacja organizacyjna, jakie są zabezpieczenia, jak jest traktowane bezpieczeństwo wewnętrzne, teleinformatyczne oczywiście przez pracowników, czy łatwo podlegają manipulacji socjotechnicznej, czy też nie. Te wszystkie elementy wpływają na końcowe bezpieczeństwo całej organizacji. Jeden z hakerów, Kevin Mitnick, powiedział kiedyś, że nieważne, ile środków będziemy przeznaczać na zabezpieczenie teleinformatyczne, techniczne, gdyż tak naprawdę tym ogniwem, który doprowadza do przełamania takiego zabezpieczenia, jest po prostu człowiek. Cała rozmowa do posłuchania w podcaście. Wspólnie bezpieczni. Link znajdziesz w opisie pod filmem.